Cześć, tutaj kocham wszystko i to będzie kolejny odcinek serii Moje Nowe Stage, ale w tym odcinku to nie będzie. Myślę, tylko jakiś cosik, a mianowicie tym cośkiem jest. Mianowicie jest nim. To organ. No tak, już dalej. To jest mianowicie torgal. Pierwsza część. Jak widzicie, to jest serii tej takiej kioskowej, że tak powiem, bo to jest w kiosku. No i szykujcie się na długi odcinek, bo to będzie bardzo długi odcinek. Zobaczcie, ile ja tu mam z tym rzeczy. No bardzo dużo było z tym rzeczy. No ale najpierw ta podstawowa chyba rzecz, no to komiks. Autorami są Grzegorz Rosiński i Jane Wenheim, coś takiego, a tytuł tej części to zdradzona czarodziejka. Dalej, dobra. Możemy sobie otworzyć, możemy przeglądnąć to. I tak to będzie długi odcinek, ja i tak nie mam co robić, także dobra. Zdradzona czarodziejka. No to jest dość tego sporo, bo to jest jeszcze przedłużona część. Znaczy, no Torgal to jest akurat nawet fajny, powiem wam, komiks. Tak trochę stary. Stary komiks, nie nowy. No autorzy chyba już nie żyją. Także, nie wiem, może żyją, może jeden żyje. Oczywiście. Zaraz wam pokażę, co mnie tak to też zainteresowało. Oczywiście widzimy konia. Koń. A to wiadomo, że koń, to ja już to zainteresuję. Polecam tego Turgacia. No, ja dopiero, znaczy ja już przeczytałam pięć, teraz będę czytać piąty tom. No ale postanowiłam sobie kupić. To znaczy nie ja, tylko mój tata. Mi kupuje to, ale wszystko pyta, jakby kto zrobił. Trochę to dziwne, bo przecież jeszcze centymetry puu, wywali się. Dobra, nie, no dobra, może nie. Dobra, przez przyszłym tym. Fajna to jest ilustracja, mi się podoba. Fajna. No i oczywiście też troszkę podobna do Użwlad. Które może nie bardzo podobne, ale już dobra, spoko. No oczywiście konie tutaj są. Tylko mi się ten tytuł nie podoba, to taka krew dzisiaj jest tutaj nie za ciekawa. Widzimy różowe plamki, dobra. Nie mieli czerwonego? Chyba mieli. A tu co? Czerwony. A krew różowa. No to trochę to dziwne. Pana z Wyspy Lodowych Mórz. Czyli drugi tom. Jezu, a drugi tom. Trzeba czekać 2 tygodnie? Czytać tyle i zajmuje. Jakoś kupiłam książeczkę, zapakować i to już też wysłać do kiosków. No chyba jeszcze ma jakieś Ferrari to rozdają, nie? Dobra, żart. To jest fajne też, tak? Tak. Wpada. Fajne tu, oj, sorry. Fajne tutaj są w ogóle zdjęcia. No fajnie, fajnie to jest. I za chwilę będzie kolejny dowód na to, że krew jest różowa. Kolejny dowód, o tu. To znaczy nie, no tutaj to oni się już nawet postarali. Tutaj to już nawet można powiedzieć, że jest. Dobrze, ale to ja już i nawet ja, to chyba już przesada. Zwróćmy uwagę na jej paznokcie. I to, Jezu, to jest facet czy owłosiona małpa? Dobra, no spoko. No i kolejna seria, Śladami Torgala. Śladami.
A wiecie, jaki jest oryginalny tytuł Torgala? Nie wiem, czy widać. Chyba nie. Ale ja przeczytam. Lagaimane Trachie. No, trochę to dziwne. Dla fanów? No i to już powalające. Troszkę tak. Tu są postacie, chociaż to tylko dwie, a tu jest tak naprawdę w pierwszym tomie jest około 20 postaci. A nie, to jest organ. Tak, tytuł. To jest tak trochę inny. No i tu jest nasza Grzegorz Rusiński. Dobra. No to teraz się ponudzicie. 33 wyrazy będą. Teraz nam powiem wszystkie. Teraz troszkę przybliżenie. Wszystkie tomy Torgala, jest ich 34. Chyba. Nie, raczej tak. Pierwsze Sezona Czarodziejka, drugie Wyspa Lodowych Mórz, trzecie Trzej Starcy z Kraju Aran, czwarte Czarna Galera, pięć Ponad Krainą Cierni, sześć Upadek Brat Sirt, siedem Gwiezdne Dziecko, osiem Aloń, dziewiąte Ucznicy, dziesiąte Kraina K, 11 Oczy Tantoloka, 12 Miasto Zaginionego Boga, 13 Między Ziemią a Światłem, 14 Arysia, 15 Władca Gór, 16 Wilczyca, 17 Strażniczka Kluczy, 18 Słoneczny Miecz, 19 Niewidzialna Forteca, 25 Nowy Gnajcu, 21 Korona Okatia, 22 Giganci, 23 Klatka, 24 Achela, 25 Błękitna Zaraza, 26 Królestwo Pod Piaskiem, 27 Barbarzyńcy, 28 Kris de Valnor, 29 Ofiara, 30 Jajolan, 31 Tachatora, 32 Bito Oskarat, 33 Statek Miecz, 34 Kach Aniel. No, to chyba było wszystko. A to Rolinka Torkala, haha. Rolinka Torkala. No. Dobra. To teraz to już odkładamy. To raczej wam nie będę nie będę wam czytać, bo to jest ankieta. Prenumeraty jest, bo chyba zamówię prenumeraty. Dajemy to. No i możemy sobie to przeglądać. No to teraz też. Torgal, Gordowie Komisji Ekskluzywny wyda. To jest dość fajne. No to się tak będzie układać. Wow! Torgal będzie napisana. Będę wiedziała, gdzie jest Torgal. Kurde, ma sporo książek. Takie grafik Grzegorza Rosińskiego. I to jest fajnie, to dalej, bo nie będzie widać. Wszyscy bohaterowie Torgala. Jest ich dość sporo. Oczywiście nasi kulciowi. Torgal Jarysie. Tutaj są postaci, ja to już może przeczytam, bo to już jest bardziej taki wymagający. Postaci Rogina Agrisian. Arisia, dzielna i piękna księżniczka wikingów, kochająca Torgala od dzieciństwa, gotowa poświęcić wszystko, żeby chronić swoją rodzinę. Torgal, wychowany przez wikingów, Torgal jest potomkiem gwiezdnego ludu. Dzielny wojownik, niezrównany łucznik, dąży do spokojnego życia u boku rodziny. A, jasne. Jolan, pierwsze dziecko Arishi i Torgala. Jolan przedłuża ród gwiezdnego ludu, obdarzony niezwykłą mocą, która rozwija podczas licznych przygód. Dla mnie tutaj, nie czy dla was, ktoś wygląda jak dziewczynka. To bardziej na chłopaka. Dobra. No i Luf, córka Torgala i Arishi, posiada niezwykłą zdolność porozumiewania się ze zwierzętami. No i tutaj mamy naszych autorów. To jest Grzegorz Rusiński, a to jest Benheim. No i tutaj mamy nasze wszystkie tomusie. Wszystkie tomy piątkowej kolekcji, Zarzynała Czarodziejka, Wyspa Lodowych
Rdzenia Czarnodziejka, czyli to, co ja wam przedstawiałam. Wyspa Lodowych Mórz. Czarna Galera. No i część Starcy z kraju Aran. No, a to już... Nie! Nie no. Ja cię! No i raz dwa tygodnie. No dobra. A teraz, jakbyście mogli na chwilkę zaczekać, bo ja jedną ręką tylko nie, raczej nie dam rozłożyć plakat, mianowicie. Także zaczekajcie moment. To ma dwa sekundkę. Okej. To już był spory plakat. Okej. No proszę zobaczyć, jaki to jest wielki plakat. Torga z łukiem. Spory plakacik. Raczej go tutaj nie powieszę. Wkład w tu, halo, w pianinę. Halo. To zaczekajcie, ja to złożę. Okej. A to jest jakaś... Nie wiem, co to jest. To są jakieś prywatne. Jakiś kubeczek, jakiś obrazek, jakiś t-shirtik. Dobra. A teraz przedstawię wam grafikę. Grafikę Grzegorza Rosińskiego. What the fuck? Spoko. No nie będę tego odkładać, bo mama nie pozwoliła. Ale okej. Dziwne, ja nie widziałam, że ludzie mają tak zmienną skórę. No popatrzcie, tutaj takie tu, takie białe, a tutaj pomarańczowe. Chyba naszemu Grzegorzu Rosińskiego skończyła się farba biała. I zamiast tego musiał dojść troszkę pomarańczowego. No, także to jest. To był cały ten odcinek. Myślę, że wam się to spodobało, no był dość długi. I chyba dość fajny. Towarzyszyły nam konie. Na koniec też nam potowarzyszą. Także do zobaczenia. Witamy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, na pewno 8 odcinek pojawi się szybciej. Ale pamiętajcie, że już za 2 tygodnie, a chyba nawet za tydzień, bo to już jest ten Torgal, to jest chyba już od tygodnia w kiosku. Pamiętajcie, że się pojawi druga część. A mianowicie Wyspa Lodowych Mórz Torgal. Chyba wiecie, zamiast tego, ale to... Chyba wiem. No, znaczy nie wiem. Dobra. Teraz, na koniec, taka decyzja zależąca od was. Czy chcecie, żebym tego Torgala dała do moich nowych cośków, a mianowicie tych slajdów, wiecie? Czy założyła nową, tak jakby, playlistę ze wszystkimi odcinkami Torgala? No, po... Na pewno będę kręcić te wszystkie moje nowe Torgale, także w tym filmiku ja w opisie wam dam, że jeżeli nie chcecie tego całego oglądać, to dajcie sobie od 12 minut. No. Albo ja to napiszę w opisie, no bo ten odcinek trwa 13 minut 29 sekund, teraz już 30. No więc chyba nie będziecie sobie chcieli to zadręczać łba, oglądać tego całego. Albo może będziecie chcieli. No i mi napiszcie, czy chcecie, żebym tego Torgala dołączyła do tych nowych cośków, albo slajdów, no wiecie, jak już ja tam nam mówiłam. Albo założyła nową playlistę, mój nowy... Nie mogę się dzisiaj wysłowić. Nową playlistę z moimi Torgalami. No. Także papa. No napiszę to w opisie, bo może nie będziecie oglądać całego. Także papa.